To witam Was bardzo serdecznie. I tutaj chciałbym Wam zaprezentować nasz nowy nabytek. Siewnik, o którym już mówiłem już w zeszłym roku. W ogóle cały czas o nim wspominałem coś, bo po prostu nam się taki marzył, o takim myśleliśmy właśnie pod tą waltrę, żeby mieć lepszy po prostu wysiew, zwłaszcza teraz w momencie, jak trzeba po prostu uprościć trochę tą uprawę, więc było potrzebne coś lepszego, więc już nigdzie nie informowałem na YouTube ani nic, ale sprzedaliśmy już naszego Famarola w zeszłym miesiącu albo z 2 miesiące temu już, no bo już wtedy zamówiliśmy właśnie tego Kuna. No także jestem szczęśliwym posiadaczem Kuna Sitery 303. Jest to chyba ten jeden z nowszych siewników, w sensie no on był po jakimś lifcie, po prostu trochę go optycznie zmienili. Już chyba od 2 lat takie wychodzą w tym wyglądzie. Się przestawię i pojadę w inne miejsce, bo schodki tu widzę, że nie będę mógł rozłożyć, więc za momencik. No także przejechałem w moje klasyczne miejsce tutaj do testów takich gadanych tutaj w cieniu. No także jest to Kuna Sitera 303 z broną HR też 303, bo się oznaczenie zmieniło. Jest to nowe, to są to nowe brony, troszkę pozmieniane, bo wcześniej się nazywała 303, a teraz 3030, o jakby tak, w ten sposób. Tak samo jak jest tutaj, takie samo oznaczenie jest. Okej, okay, no to dobra, to wysiew tak. Wysiew tutaj, rydlice są dwutalerzowe, dwutalerzowy wysiew z kółkami tutaj dociskowymi oraz tu z rozgarniaczem. To wszystko można sobie tutaj ładnie regulować jeszcze tutaj w siewniku. No nie wiem, jak to wszystko regulować, no bo jeszcze nie mieliśmy uruchomienia, dopiero przyjechał do nas. Tak, wysiew jest mechaniczny tutaj na kółeczku, no jednak się nie zdecydowaliśmy na elektryczny, jeszcze trochę po prostu nie jest pewne to takie, więc uznaliśmy, że mechaniczny będzie lepszy, także tak to wygląda. Co tu jeszcze z takich rzeczy ciekawych? No jest to dość duży nabudowany siewnik, więc no jeszcze musimy się do niego przyzwyczaić. Wcześniej mieliśmy zwykły siewnik, jaki mniejszy. Także próbę kręconą na przykład tutaj się wykonuje, bo to jest jednak siewnik mechaniczny, więc trzeba wykonywać próbę kręconą. Tutaj się wszystko ustawia, tutaj się kręci, tabelka jest. Oprócz tego jest jeszcze aplikacja do tego. Także już sobie ją pobrałem, mniej więcej widziałem, jak to wygląda. Okej, dobra, wejdźmy sobie jeszcze do góry. Ja też dzisiaj Wam nie pokażę, jak się sieje albo coś, no bo jeszcze ja sam się nie znam za bardzo na tym siewniku. Zbiornik, no dość duży. 800 litrów, także spokojnie można z baksów sypać, dlatego w tym roku z siewy będziemy na pewno w baksy sobie załatwiać zboże, żeby po prostu z tymi workami nie latać, nie? Także tutaj jest tak fajnie zrobione, że mówią, że niby rzepak można do ostatniego ziarna wysiać, nie potrzeba tutaj żadnych zastawek robić, nie? No, także w ten sposób to wygląda. No, teraz przechodząc może do brony, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz. Właśnie najbardziej nam chodziło w tym siewniku też o to, że no wiadomo, wysiew musi być dobry, też talerzowy wysiew, ale też chodziło nam o bronę, bo brona aktywna jednak robi robotę, zwłaszcza teraz jak w momencie, jak będziemy musieli jakoś uproszczenie no uprawiać tę ziemię, siać, to także brona aktywna. Tutaj zęby w tej wersji są jedne z najdłuższych. Jeszcze może być chyba brona 3040, albo była wcześniej. Nie wiem, czy teraz już, bo trochę się te oznaczenia zmieniły. One mają, jak mierzyłem, miarą powyżej 30 cm te zęby. Także spokojnie na 20 cm mi się wydaje, że można nawet wjechać w ziemię.
No, wałek jest tam na 1000 i tak to wygląda. Oprócz tego za tymi zębami idzie włóka, która tutaj widzę jest hydraulicznie opuszczana, można ją regulować w ten sposób. No i wał Packera. Ja bardziej chciałem wał gumowy, ale no po prostu czas oczekiwania by był dużo większy, więc uznaliśmy, że wał Packera podobno jest brany bardzo często, praktycznie więcej jest brany Packera niż gumowego. No i wzięliśmy ten największy. On ma średnicę 600 mm, czyli to jest największy praktycznie, jaki występuje. No największy to jest chyba. No i to tak się prezentuje, że powinien ładnie wciskać wszystkie kamienie i tak dalej, że tu nie powinno być żadnego problemu z tym. I się nie powinien raczej zapychać ani obklejać też. No, my też za bardzo gliniastych tutaj ziemi nie mamy. Nie. I co jeszcze tutaj ważne? Znaczniki wzięliśmy, pomimo że Valtra ma nawigację RTK, to wzięliśmy, bo jakby kiedyś był jakiś ciągnik bez nawigacji, byśmy chcieli coś zasiać, to kurde znaczniki, albo coś na szybko, to znaczniki niech będą tam. No, wiadomo, niby można siać bez znaczników, bo to jest 3 metry, to praktycznie równo z kołami, ale no tak było, to wzięliśmy po prostu. Jedna z opcji, no chciałem jeszcze Isobas. Tutaj jest podłączenie nad Isobas, nie mamy sterownika po prostu, no bo nie był potrzebny. Jak Valtra ma sterownik, to komputer, to uznaliśmy, że nie ma potrzeby wydawania dodatkowo kolejnych pieniędzy na sterownik, żeby powiesić sobie. No w razie jakby były jakieś problemy tutaj z tym, no to chyba będzie trzeba coś pomyśleć, ale na razie mi się wydaje, że będzie to dobrze tutaj. Także ona będzie współpracować właśnie z tą Valtrą T174. No bo pokażę wam przebitkę, co sobie zrobiliśmy, ale to wam pokażę może na koniec, jak to wygląda. Ale no Valtra czuje ten siewnik w takim sensie, że z przodu musi być obciążnik, no taki przynajmniej 600 kg, bo jak zrywa się, po prostu ruszysz ostro, no to trochę podniesie, nie, przód. I co jeszcze? No i jakby się nasypało tutaj do pełna, no to wiadomo, będzie by fruwała, nie? Także trzeba z przodu obciążnik 600 kg minimum, ale my mamy taki 1200, więc już to spokojnie da radę. No i tak się to prezentuje. Na razie chyba więcej nie mam co opowiadać. Wyjdzie w praniu, jak będę po prostu siać. I po prostu poznam się z tym siewnikiem. Co, jak to działa wszystko, jak to go ustawić, bo na razie tu widzę, że chyba to dociskowe są dobrze, a tutaj widzę, że talerzowe są chyba za wysoko, więc będzie siewnik jakoś trzeba będzie opuścić, wyregulować. Tak samo chyba tutaj brona jest z przodu za wysoko, tak to wszystko będzie do wyregulowania. Tak samo chyba tutaj założymy te kulki niżej, bo teraz jest daleko strasznie siewnik, żeby było trochę bliżej, nie, żeby to nie było takich odczuć. No porównywając AD Super mojego kuzyna, to jest o 500 kg, tak mi się wydaje, że jest 500 kg cięższy, bo waga no brony to na 780 i tam jest siewnik, waga siewnika to na 250, to na 380, no nie wiem, to są jakieś widełki. No, także no to razem daje ponad 300, co jest kurde dużym wynikiem, nie? No ale siewnik nie ma co mówić, ale jest to duży siewnik. Duży siewnik, jak na podczepiane, to jest jeden z takich już największych prawie. No. Także no tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że się będzie sprawował. Będziecie go widzieć na filmach, także oczekujcie. No i zobaczymy, no. Z Valtrą się ładnie prezentuje i raczej będzie dobrze chodził. No. Także jeżeli wam się film spodoba, to zostawcie lajka, subika. Wejdźcie tam na TikToka, Instagrama, co wszystko biegle prowadzę. Wszystkie trzy platformy naraz. No i zobaczymy się w następnych filmach. Także na razie, trzymajcie się i cześć. Wielki test. Zakład o flachę. Czy się da? O kurna!
Ej, a podnieś wyżej. Patrz, on się odrywa. No. Ja bym to już uznał. A rusz do przodu lekko. Do tyłu. Lata.